Kane, dobra robota przy zasilaniu. Teraz musisz znaleźć salę sterowania, z której można otworzyć drzwi hangaru. Śpiesz się, transportowce z chłopcami już czekają na lądowanie. Zgłasza się Sokół 1. Proszę o aktywację drzwi hangaru. Tu Sokół 1. Marnuję tu tylko paliwo. Proszę otworzyć ten hangar. Mówi Sokół 1. Co tam się dzieje? Okolica jest nieprzyjemna i muszę wylądować. Zgłasza się Sokół 1. Proszę o aktywację drzwi hangaru. Sokół 1. Marnuję tu tylko paliwo. Proszę otworzyć ten hangar. Mówi Sokół 1. Co tam się dzieje? Okolica jest nieprzyjemna i muszę wylądować. Zgłasza się Sokół 1. Proszę o aktywację drzwi hangaru. Ach,
Gotowe, hangar otwarty. Soku 1 rozpoczyna procedurę lądowania. Soku 1 wylądował. Oddziały wyładowują się. Cholera, coś jest pod podłogą hangaru. Do diabła, to coś stara się przebić na wierzch. Zarządzam natychmiastowy start. Ten stwór jest ogromny. Broń lekka w ogóle nie robi na nim wrażenia. Nasz ogień nie ma żadnego efektu. Skoncentrować ogień na... Kane, mówi Rhodes. Chodź tu, musimy spadać. Przeszukać okolice. Może jest tu jakaś broń lub amunicja. Nie wiadomo, kiedy to coś wróci. Ty, skontaktuj się z dowództwem. Niech tu natychmiast przyślą sanitariuszy. Tak, właśnie dostaliśmy ciężkie lanie w dupę. Jakaś kreatura zaczaiła się na moich chłopców. Pewnie pilnuje wież. Jestem teraz trochę zajęty, kapral. Trzymaj się, Rzeczysu. Gwizdnąłem parę induktorów kohezyjnych z szafki z bronią. Trzymaj. Dzięki temu twój hiperblaster będzie bardziej skuteczny w ciasnych przestrzeniach. Nie mogę teraz gadać. Jestem teraz trochę zajęty. Psia krew! Co za burdel! Strażnik wieży przeszedł sobie po nas jak jakieś cholerne tornado. W porządku, Strauss. Jesteśmy razem z Kane'em w wieży przechowywania danych. Co teraz? Witam, kapralu Rhodes. Musicie zlokalizować interfejsy bezpieczeństwa. Znajdują się na szczycie każdej z wież i trzeba je wyłączyć, żeby dostać się do rdzenia. Ale zachowajcie ostrożność. Tylko kapral Kane może się do nich zbliżać. W porządku.
Rhodes bez odbioru. Słyszałeś, kolego? Znajdźmy stanowisko ochrony. Bracie, niewiarygodne. Wyobrażasz sobie? Cholera. Stąd to chyba widać nawet mój dom. Teraz do interfejsu bezpieczeństwa na szczycie wieży. Zabiłeś na kiepskiego konia. Zobaczmy coś wart, paskudo.
robota, kapralu Kane. Interfejs bezpieczeństwa rdzenia na wieży przechowywania danych wyłączony. Kapralu Rhodes, proszę tam zostać i bronić konsoli na wypadek, gdyby strogowie chcieli ją ponownie załączyć. Kapral Kane, niech znajdzie kolejkę i jedzie do wieży przetwarzania danych. Tam trzeba wyłączyć drugie stanowisko bezpieczeństwa na szczycie wieży. Strauss bez odbioru. Kurczę, ten facet jest drętwy jak chłoda drewna. Lepiej się nie ruszaj, Kane. Do zobaczenia. Przejeżdżam przez wieżę przechowywania. Dobra! Idziemy do wieży przetwarzania. To nasz następny punkt zbiórki. Znaczna część torów została zniszczona. Najprawdopodobniej będę musiał jechać na stację główną. Mam nadzieję, że zdążysz na imprezę po tym wszystkim. Na razie, Alex. Morris bez odbioru.